Panie Krzysztofie, jesteśmy na ramówce Polsatu kolejnej, już nie zliczę której. Natomiast teraz wcieli się Pan w nową rolę, bo będzie Pan gospodarzem Halo tu Polsat, telewizja śniadaniowa. Co prawda ma Pan już lekkie przeloty z takimi chociażby weekendowymi, porannymi programami, natomiast jakim Krzysztofem Ibiszem Pan chce być w tej śniadaniówce? No, największa sztuka być sobą w telewizji, więc mam nadzieję, że mi się to uda. To będzie zupełnie inny program. Program z widownią na żywo. Program bardzo blisko widzów. Program, gdzie widzowie będą dzwonić, pisać, kontaktować się z nami przez sociale. Z wielkim studiem, które buduje się tutaj obok. Wiemy, że jest mocna konkurencja, ale my się mega cieszymy z tego powodu i trzymamy kciuki za konkurencję, bo im większa konkurencja, tym lepsze programy i lepsza oferta dla naszych widzów. Także trzymamy kciuki za konkurencję i oczywiście za nas będziemy walczyli, wchodzimy z podniesioną głową na grubo. No właśnie, jest to wszystko z wielką pompą, jak tutaj widzę. Też słyszę od Pana właśnie, że wszystko jest, będzie to zupełnie coś innego. Natomiast mam pytanie, jakie inne punkty będą tymi punktami, które będą mogły przyciągnąć widownię jednak do Polsatu, zamiast do Pytania na Śniadanie czy Dzień Dobry TVN? No można powiedzieć tak, że mamy jeden program śniadaniowy w TVN-ie, drugi w telewizji publicznej, więc można powiedzieć, że jest jedno śniadanie, drugie, a my będziemy takim brunchem, więc prosimy Państwa na taki bardzo obfity tutaj posiłek złożony z inspiracji, z fajnych rzeczy, z porad, z ciekawych rozmów, z tematów bardzo Państwa interesujących i przede wszystkim blisko Państwa będziemy. No jak to Polsat zawsze jest blisko widza, więc nie mówimy Państwu dzień dobry, tylko będziemy Państwu mówili halo, halo tu Polsat. Halo tu Polsat, natomiast ja muszę zapytać w takim razie również o powrót innego programu, który już Pan prowadził, czyli Awantura o kasę. Jak się Pan czuje z tym, że ten program po prostu wraca na antenę? No to jest fantastyczne uczucie, dlatego że no powiedzmy jestem jednym z współtwórców tego programu, który powstał we Wrocławiu powiedzmy 15 lat temu. Tam jest wiele też moich wymyślonych przeze mnie elementów, więc trochę się czuję takim jakby ojcem założycielem tego formatu. No będzie super. Tak chodziłem za moimi szefami w telewizji Polsce, mówimy zróbmy awanturę o kasę i nagle proszę bardzo, dyrektor programowy mówi Krzysztof, robimy awanturę o kasę, zapraszam Cię, więc to było fantastyczne. To będzie super program. Słuchajcie, no tu będziemy działać według tej starej zasady, co nie jest zepsute, nie naprawiaj. Czyli wszystkie kultowe elementy zostają, czyli będzie ogórek, wędkarstwo, ta moja stójka. Ikoniczny tekst 200 zł. Z dodatkiem inflacyjnym będzie, ale będzie, słucham Państwa, będą kolory drużyn i co ciekawe, mamy fantastyczny odzew. Po naszym pierwszym spocie castingowym zgłosiło się 3,5 tysiąca drużyn. Takiego zainteresowania nie było żadnym teleturniejem od wielu lat. Będziemy mieli przekrój naszych graczy od lat 18 do 86. Gospodynie domowe, profesorowie uniwersytetu, wszyscy będą u nas. No, Polacy pokochali ten program już lata temu, więc nic dziwnego, że... Ja także kocham ten program, mieli do wygrania złoto, kasę, samochody i oczywiście ogórki kiszone. I oczywiście ogórki kiszone, natomiast powiedział Pan, że jest Pan ojcem założycielem tego... Jednym z ojców założycieli tego programu, natomiast ja muszę Panu bardzo pogratulować, bo Pana żona jest w ciąży, więc serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Ja mam w związku z tym takie pytanie, czy w domu panuje awantura o kasę? Nie, absolutnie, my jesteśmy bardzo zgodni, mamy wspólny budżet, wszystko mamy wspólne, także nie, awantury o kasę nie ma, bardzo się cieszymy z tego naszego oczekiwania i z tego naszego spełnienia, które w połowie listopada pojawi się na świecie. Przygotowuje się Pan jakoś specjalnie do już czwartego potomka? Ja się bardzo cieszę i to jest nasze marzenie się spełnia, oczekujemy, nie możemy się już doczekać, po prostu bycie tatą, aktywnym tatą, zaangażowanym tatą, to jest najpiękniejsze uczucie na świecie. Najpiękniejsze uczucie na świecie, natomiast to będzie już bardzo dojrzałe rodzicielstwo. Zupełnie, przepraszam, przerwę na sekundę. No właśnie, to będzie dojrzałe rodzicielstwo. Czy w takim razie są jakiekolwiek obawy przed nim? Absolutnie nie ma. Czekamy, cieszymy się, że będziemy mogli maleństwu pokazać i objaśniać świat. To jest niesamowite.
To jest niesamowite, to będę zbliżać się już do końca i zapytam w takim razie, jak znaleźć czas na wychowywanie kolejnego potomka w takim natłoku zajęć. Halo, tu Polsat, awantura o kasę i z pewnością wiele, wiele innych wydarzeń związanych z Polsatem. Jestem człowiekiem bardzo dobrze zorganizowanym i dzielimy się z żoną obowiązkami, ale też staramy się jak najwięcej czasu spędzać razem. Staramy się mieć wspólne weekendy, które może będą się zaczynały trochę później, bo od 11, kiedy będzie schodził z anteny Halo, tu Polsat, ale mamy 3 pary, także będziemy się tutaj wzajemnie w tych momentach wszyscy wspierać. Nasze wspólne weekendy to jest dla nas największa frajda. To ostatnie pytanie, już takie typowo telewizyjne. Mówi się o panu, że kamera pana kocha. Czy pan kocha kamerę? Czy jest to miłość z wzajemnością? No jest to miłość z wzajemnością, absolutnie tak. Wydaje mi się, że w życiu, jak i w pracy nie ma nic gorszego niż miłość bez wzajemności, bo to jest straszne uczucie. Więc na szczęście mam tę wzajemność zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.